65. Rosenhof Darek Cup. No, zobaczmy, co się dzieje, jak jesteśmy tuż przed rozpoczęciem turnieju. Zawodnicy mają tą możliwość, że mogą przyjechać dużo, dużo wcześniej przed rozpoczęciem. No i po prostu rozgrzać się, pobijać trochę, przyzwyczaić się do nawierzchni, do tej atmosfery turniejowej. Już na samym początku mogą sobie poodbijać z różnymi zawodnikami, z którymi jeszcze nigdy do tej pory nie grali, nie spotkali się. Mamy tu na drugim korcie centralnym Adama Bukiela, 11-krotnego mistrza międzynarodowego turnieju tenisowego Rosenhof Darek Cup. A tu po jednej stronie Roni Krause, zawodnik z Görlitz, kapitan drużyny klubu tenisowego Gerweis Görlitz, w którym zresztą gram, czyli gra Darek. No, tam po drugiej stronie możemy dojść. Jest Mietek Dyś, Wacław Czesnowski. No i tak wyglądają przygotowania do turnieju. Na pierwszym korcie centralnym. Mówię centralny, dlatego że to są korty, na których wiszą banery mistrzów. Tam mieliśmy baner w języku niemieckim, tu mamy baner w języku hiszpańskim. No i na pierwszym centralnym korcie widzimy Marcina Krupicza. Po tej samej stronie kortu gra Tadeusz Gębuś, najstarszy uczestnik turnieju Rosenhof Darek Cup, który nas zresztą pozdrawia, my też go pozdrawiamy. I zawsze cieszę się, jak Tadeusz odwiedza mój turniej. A tam po drugiej stronie jest Kai Prezel z Niski. To jest mój kolega z drużyny Gerweis Görlitz. No i na korcie już niecentralnym. No to widzimy, skupiły się dziewczyny i jeden z rodziców. Widzimy Norberta Witasa z Bolesławca. Przed chwilą odbijał tylko z swoją córką, Klaudią. Teraz doszła Oliwia. Tam siedzi mama i bacznie patrzy, obserwuje. A i tak zawodnicy przygotowują się do ostatniego turnieju sezonu zimowego 2011-2012. Można powiedzieć sezonu halowego, zimowego. Później mamy przerwę do października. Miejmy nadzieję, że w październiku jeszcze parę turniejów się odbędzie. No tu niektórzy jeszcze dochodzą. Widzimy Fabian Dosze, którego witam. O, widzimy Franz też jest, którego też witam. Także jak widzimy, wszyscy się przygotowują. Niektórzy są wcześniej, niektórzy są później, ale zawsze fajnie, jak zawodnicy w dużym gronie odwiedzają Darka turniej. No i przejdziemy jeszcze do listy klasyfikacyjnej. Mam nadzieję, że tu Marcinowi nie przeszkodzimy. Marcin nas też pozdrowi. Jasne. No i przechodzimy do listy klasyfikacyjnej turnieju Rosenhof Darek Cup, która wisi na każdym korcie, czy to centralnym, czy to niecentralnym. Aktualne ranglistę, mamy ile turniejów było, od kiedy się zaczęły, ilu nas jest. No i oczywiście tu cała śmietanka, Darek, Michał Bodziony, Tomasz Kania, Tomasz Fuchs, Alan Bukiel. Są ludzie, którzy byli tylko raz, zwyciężając w turnieju, już się nie pojawili. Przemek Merski, Łukasz Borowy i tak dalej, i tak dalej. No więc żegnamy się i
Zaraz będzie rozpoczęcie.